Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem Ci o zjawisku, które jest bardzo powszechne, ale mało znane. Dlatego zostań ze mną i zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Nazywam się Magdalena Wajsarowicz, prawnik, psycholog, praktyk. Od niemal 10 lat pracuję z osobami rozwodzącymi się, rozstającymi się. Pomagam im zamknąć etap, jakim był związek i wejść w nowe życie zupełnie z pełną świadomością i pewnym krokiem. Dbam zarówno o aspekt emocjonalny i psychologiczny moich klientów, ale również zabezpieczam ich interes prawny. Pracuję też z dziećmi, rozwodzących się, rozstających rodziców. Pomagam im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i znów poczuć się bezpiecznie. Jeśli masz dzieci, jesteś odpowiedzialny za to, jak rozwód wpłynie na ich przyszłość. Dla wszystkich rodziców stworzyłam kurs, w którym krok po kroku pokazuję najpierw, jak przygotować swoje dziecko do rozwodu, a później jak dobrze przeprowadzić je przez rozstanie rodziców, tak aby rozwód nie miał w przyszłości negatywnych konsekwencji dla Twojego dziecka. Zjawiskiem, o którym chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć, jest zjawisko dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Czy spotkałaś się kiedyś z tym zagadnieniem? Mam wrażenie, że bardzo powszechne i każdy wie, jak rozwinąć skrót DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Natomiast moi klienci rzadko spotykają się ze skrótem DDRR, czyli dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Mówię o tym dlatego, że zjawisko i konsekwencje rozwodów rodziców mogą być odczuwane nawet w dorosłym życiu. I pracując z osobami, które doświadczyły rozwodu albo przechodzą przez rozwód, to ich doświadczenia często są bardzo podobne i ich dzieciństwo wyglądało również podobnie. Często klienci, z którymi pracuję i pracuję z nimi nad ich rozwodem, nad ich rozstaniem, to właśnie dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. O tym, czy rozwód rodziców determinuje w przyszłości również rozwód dzieci, które doświadczyły rozwodów rodziców, mówiłam w filmie Klątwa rozwodu. Natomiast tam nie poruszałam stricte tematu, te zagadnienia właśnie DDRR. Chcę Ci powiedzieć, że dorosły, żeby uporać się z rozwodem, zamknąć ten etap, przeciętnie potrzebuje 2 lat. Jest to okres, w którym uregulowane najczęściej zostają sprawy prawne, ale również psychika, emocje powracają do normy. Najtrudniejsze są tak zwane pierwsze razy i są to momenty, kiedy mój klient doświadcza pierwszych świąt, pierwszych wakacji. Natomiast te 2 lata są takim pełnym okresem, który, tak jak mówiłam, pozwala zakończyć etap nieudanego związku, zakończyć etap małżeństwa i wejść w nowy rozdział życia. Natomiast co dzieje się w tej perspektywie z dziećmi? Czy dzieci również potrzebują tych magicznych 2 lat? Otóż dzieci potrzebują o wiele więcej czasu niż dorosły. Szacunki, ile dziecko potrzebuje czasu na to, żeby uporać się z rozwodem rodziców, są różne. Zakłada się, że część badaczy zakłada, że dziecko może potrzebować nawet i 2-krotnie dłuższego czasu niż dorosłe. Niektórzy mówią o perspektywie nawet 10-letniej. Ale pojawiają się również badania, które wskazują, że konsekwencje rozwodu rodziców widoczne są w dorosłym życiu. Tych właśnie dzieci, które doświadczyły rozstania rozwodu rodziców. Jak one mogą się przejawiać? Mówienie o tym, że konsekwencją rozwodu rodziców jest w przyszłości możliwość, wyższa możliwość wzięcia rozwodu przez takie dzieci, jest bardzo dużym uproszczeniem. Dlatego, że bierzemy pod uwagę tylko jeden wskaźnik. Ale konsekwencje są o wiele bardziej widoczne i o wiele bardziej wpływające na życie niż wzięcie samego rozwodu. Konsekwencje mogą przejawiać się właściwie w każdym aspekcie życia, począwszy od sfery społecznej. Takie osoby mogą być bardziej wycofane, mieć trudność w nawiązywaniu relacji i nie tylko w nawiązywaniu relacji, jeżeli chodzi o związek, ale również w relacji czysto społecznych, na gruncie
koleżeństwa, ale również relacji, na przykład nawiązywania znajomości w pracy. Takie osoby mogą trudniej adaptować się do nowych rzeczy, do nowych wydarzeń w ich życiu. Ponadto ucierpieć może też sfera zawodowa. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców mogą być bardzo bierne, jeżeli chodzi o ich życie zawodowe. Nie mogą charakteryzować się nie robieniem planów na przyszłość, taką ambiwalencją, obojętnością tego, jak będzie ich wyglądało życie zawodowe. Mogą nie mieć ambicji do tego, żeby osiągnąć cele, a przede wszystkim, żeby je wyznaczać. Kolejnym aspektem wpływającym na życie, a właściwie kolejnym aspektem, w którym te konsekwencje mogą być odczuwalne, jest oczywiście związek. Do rozwodu jest jeszcze droga bardzo daleka, ale takie osoby mogą w ogóle nie móc, nie potrafić zbudować trwałej relacji. Mogą wycofywać się w momencie, kiedy już ta relacja czy związek z drugą osobą zaczyna być poważniejsza. I nagle, kiedy wydawać by się mogło, że wszystko jest na dobrej drodze, będzie, wiesz, taki schemat, który standardowo występuje, czyli spotykamy się, jesteśmy ze sobą bliżej, nasza relacja może przerodzić się w trwały i długoterminowy związek, to taka osoba się wycofuje. Może też bać się wziąć odpowiedzialności za rodzinę. Jeżeli pojawią się dzieci, jeżeli jest już ten związek na takim etapie wyższym, czyli jest narzeczeństwo albo jest małżeństwo, to taka osoba, nawet jeżeli nie wycofała się na pierwszym etapie, to później z życia rodzinnego może się wycofywać. Trudno z taką osobą stworzyć coś na solidnych fundamentach i mieć świadomość, że zawsze można na nią liczyć. A przede wszystkim w takich aspektach rodzinnych i wsparcia. To są tylko niektóre z przykładów, w jaki sposób może objawiać się syndrom dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Chciałabym, żeby tego filmu, ta wiedza, którą Ci przekazuję, nie była brana przez Ciebie jednokierunkowo, że każde dziecko, które doświadczyło rozwodu czy rozstania rodziców, będzie miało ten syndrom, będzie doświadczało takich pewnych ograniczeń związanych właśnie z życiem osobistym, z życiem zawodowym czy z życiem rodzinnym. Natomiast takie dzieci, jeżeli zostaną pozostawione, kiedy będą pozostawione same sobie, kiedy rodzic nieumiejętnie przeprowadzi je przez proces rozwodu czy rozstania, może takie konsekwencje odczuwać. Dlatego też nie chciałabym, żebyś z tego filmu wyciągnęła bądź wyciągnął wnioski, które będą takie, że już nic się z tym nie da zrobić i jeżeli wy się rozwodzicie i jeżeli twoje dziecko doświadcza rozwodu, rozstania, to absolutnie będzie doświadczało tych konsekwencji. Nie, dlatego że są jeszcze wiele innych czynników, na przykład takie czynniki jak osobowość dziecka. To przede wszystkim, jaka jest postawa rodzica. Zwróć uwagę, w ponad 95% to, jak dziecko przejdzie przez rozstanie i rozwód rodziców, zależy właśnie od rodzica. Dlatego nie ma metody zero-jedynkowej. Rozwiedliśmy się, rozstaliśmy się i nasze dziecko będzie miało trudności w dorosłym życiu, ale jest to aspekt, na który absolutnie trzeba zwrócić uwagę. Problem z moimi klientami, problem, którego doświadczają moi klienci, jest następujący. W czasie, kiedy ich rodzice się rozwodzili, się rozstawali, nie było tak powszechnej wiedzy, jak pracować z dzieckiem, jak uchronić dziecko przed negatywnymi konsekwencjami rozwodu. Ci ludzie, nawet ci rodzice, nawet jeśli chcieli coś zrobić, chcieli coś zmienić, też nie do końca mieli takie możliwości, żeby zobaczyć, jak wyglądają badania, żeby skonsultować się z kimś. Te badania, które wskazują nam i mówią nam o syndromie dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców, one są w perspektywie badań naukowych bardzo wczesne. Dlatego Ty, jeżeli jesteś na tym etapie rozwodu na rozstania, możesz pozyskać tą wiedzę, możesz się ze mną skonsultować, możesz zadać mi pytanie, możesz poszukiwać informacji. Natomiast w tamtym czasie wiele osób tego nie miało.
I oprócz tego, że jedna jest grupa rodziców, którzy się rozwodzą i rozstają, druga grupa jest osób, które są takimi dziećmi. I ty, jeżeli zauważyłaś u siebie taki syndrom, masz problem właśnie z budowaniem relacji, masz problem z odnalezieniem się w nowych sytuacjach albo nie do końca jesteś zadowolona ze swojego życia zawodowego, bądź jest coś, o czym mówiłam, a cię niepokoi, to teraz możesz poszerzyć swoją wiedzę i możesz już właściwie dołożyć cegiełkę do tej układanki i wiedzieć, że to, co spotkało cię w dzieciństwie, może mieć konsekwencje właśnie w twoim dorosłym życiu. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli znamy historię problemu, w momencie, kiedy znamy, czym jest problem, czy to, z czego nie jesteś do końca zadowolona, z czego on się wziął, to wtedy możemy sobie skutecznie pomóc, dlatego że znamy tą historię. Więc tak naprawdę, jeżeli ty jesteś dorosłym dzieckiem rozwiedzionych rodziców, to twoje działanie może być dwukierunkowe. Chciałabym zaznaczyć, że to, o czym teraz mówię, jest wiedzą i jest na poziomie bardzo ogólnym. To, żeby postawić i znaleźć konkretną, postawić diagnozę, albo wskazać ci, czy ciebie ten syndrom, czy ciebie to zjawisko dotyczy, oczywiście musielibyśmy nawiązać zupełnie inną relację zawodową, tak, konsultację, niż to, że teraz oglądasz mój film. Natomiast daję ci wskazówkę, jeżeli jesteś takim dzieckiem, to możesz zacząć szukać informacji, również zadać mi pytanie i to właśnie, że doświadczyłaś rozwodu, rozstania rodziców, może sprawić, że albo sama będziesz chciała rozwiązać ten problem, albo zacząć pracować nad pewnymi aspektami, z których nie jesteś do końca zadowolona, a są konsekwencją rozwodu, rozstania rodziców. Można też skorzystać z konsultacji ze specjalistą, z psychologiem, który pracuje z osobami, które się rozwodzą, rozstają, który pracuje z również dorosłymi ludźmi, dorosłymi dziećmi rozwiedzionych rodziców. Więc to, że masz tą wiedzę, jest punktem wyjścia do działania. Więc albo jeżeli jesteś na takim etapie, że możesz działać samodzielnie i masz w sobie determinację i możliwość pracy nad tymi aspektami, albo możesz też zwrócić się do specjalisty. Natomiast chciałam powiedzieć i chciałam uświadomić, że takie zjawisko występuje i w mojej pracy jest ono bardzo powszechne, ale też wiem, że można nad nim pracować, niwelować skutki rozwodu skutecznie, zarówno jako rodzic, który będzie dobrze pracował ze swoim dzieckiem, albo wspomagał się również współpracą ze specjalistą i też wiem, że można skutecznie pracować nad sobą i pewne rzeczy przerobić i zniwelować, będąc już w dorosłym życiu, jako dziecko rozwiedzionych rodziców. I tym optymistycznym akcentem, bo wiem, że można osiągnąć sukces, chciałabym zakończyć ten odcinek. Dziękuję za uwagę i trzymam za Ciebie kciuki. Jeżeli masz jakieś pytania związane z tym zagadnieniem, skontaktuj się ze mną. Czekam na Twój komentarz. Do zobaczenia w następną rozwodową środę. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.